Cześć, życzę wszystkim z tej strony Kazik. Dzisiaj słuchajcie, taki niecodzienny vlog ze względu na to, że materiał będzie poświęcony przenajróżniejszym odmianom. Od pszenicy, jęczmieni, pszenżyty, żyta i wszystko po kolei. Także warto obejrzeć, posłuchać, bo może Wam coś się przyda. Jeżeli macie gorsze troszkę klasy ziemi pod lasami, pod takim czymś, na pewno znajdziecie coś dla siebie. No i co? I przede wszystkim plonowanie. Tutaj jak idę, to naprawdę wszystko ma takie kłosy, że no nic, tylko kombajn zapinać, mucić i ważyć, nowe rekordy na swoich gospodarstwach bić. Więc dzisiaj przedstawię Wam tutaj troszkę odmian z IGP, ale oczywiście nie sam, no bo samemu to nie powiem Wam tyle, ile należy, więc trzeba z kimś odpowiednim porozmawiać, także... Witam. Witam serdecznie. Także dzisiaj porozmawiamy troszkę o zbożach, co, jak, dlaczego i ile. Przede wszystkim ile. Plonowanie. No, plonowanie to podsumuje kombajn, to będziemy znali po żniwach. Natomiast chętnie przedstawię zarówno nasze odmiany zbóż, rzepaku, jak i kukurydzy podczas dzisiejszego naszego spotkania. Dziękuję, że znalazłeś czas, żeby nas odwiedzić. Jesteśmy stosunkowo krótko na polskim rynku, około 5 lat. Rozwijamy się jako hodowla bezpośrednio pod własną marką na rynku krajowym. Myślę, że też warto by było tutaj powiedzieć tytułem wstępu krótko, skąd się wzięliśmy, skąd się wywodzimy, jakie są korzenie IGP. Jest to spółka, która należy do hodowców roślin uprawnych. Są to w tej chwili hodowcy niemieccy, austriaccy oraz francuscy, zrzeszeni w jedną spółdzielnię, która pod nazwą IG Pflanzenzucht od 93 lat rozwija sprzedaż i hodowlę i sprzedaż nasion na rynkach europejskich. Od 5 lat jako spółka zależna IGP Polska funkcjonujemy na krajowym rynku, oferując właśnie te odmiany, między innymi, które będziesz mógł tutaj dzisiaj zobaczyć. Czyli tak, 5 lat jesteście na rynku, czyli największe sukcesy, odmiany, co by warto było powiedzieć, czym by warto było się zainteresować? Tak, 5 lat na rynku polskim. Nasi właściciele, hodowcy, to głównie też hodowcy, którzy są rolnikami. To jest hodowla, która jest najbliżej rolnika. Nie jest to biurowiec zlokalizowany gdzieś w jakimś wielkim mieście i firma notowana na giełdzie. To są hodowcy, którzy też są rolnikami. Oni bardzo dobrze rozumieją rolników i ich potrzeby. Dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo szybko dostarczyć na rynek odmiany takich, jaki rynek potrzebuje. I tutaj naszymi największymi sukcesami potwierdzonymi urzędowo w Polsce w ostatnich latach są takie odmiany, jak na przykład Moszus, nowy wyznacznik jakości w coboru, odmiana o najlepszych parametrach jakościowych, odmiana Apostel, przy której się właśnie też znajdujemy, która była najwyżej plonującą pszenicą ozimą w badaniach rejestrowych 2017 wśród pszenic jakościowych na obu poziomach agrotechniki. To były lata mokre, ale też w roku 2019, który był rokiem suchym, najwyżej plonująca pszenica jakościowa w Polsce w badaniach coboru. Oraz kolejna odmiana, którą warto by było wyróżnić, to jest jęczmień ozimy odmiana Yukon. Jest to odmiana o najwyższej zimotrwałości wśród wszystkich odmian jęczmienia ozimego badanych w coboru. Czyli tutaj, jeśli chodzi o te odmiany, to na klasy preferowane jest najlepsza gleba, żeby to było. Im wyżej, tym lepiej, wiadomo. No, to jest naturalne. Jeśli chodzi nam o wysokość plonu i potencjał, no to odmiany powinny być pszenicy ozimej, czy generalnie zbóż lokalizowane na najlepszych stanowiskach glebowych. Natomiast tam, gdzie szukamy jakichś rozwiązań na słabsze gleby, no to bardziej takie gatunki jak pszenżyto, jęczmień, żyto, które powoli będziemy wprowadzać też na polski rynek, oraz pszenice ościste, ale też te przystosowane do słabszych stanowisk glebowych. No dobra, czyli dotarliśmy teraz na jęczmień i teraz posłuchajmy, będziecie mieć przebitki, jak to wygląda, a teraz trochę ważniejszych informacji. No, jeśli chodzi o nasze odmiany jęczmienia, to też nie da się ukryć, jesteśmy bardzo dumni z odmiany Sandra. Jest to jęczmień ozimy dwurzędowy, prawdopodobnie największa odmiana jęczmienia ozimego dwurzędowego w Europie, w tym w Polsce. Jest to główna, dominująca odmiana na rynku. Dlaczego? Z racji wczesności, odporności na wyleganie, potężnego plonu również na słabszych stanowiskach glebowych i takiej cechy, z której bardzo jest ceniona, bardzo grubego ziarna. No, grube ziarno to jest na pewno. No, na przebitkach zobaczycie sami, jak to wygląda. Często w skupie mylona jest z jęczmieniem jarem, to się zdarza notorycznie. I taka norma w sumie. Tak jest. Mówimy o niej wprost, królowa polskich pól. Samo imię mówi. Sandra. No i dobra, znaleźliśmy się przy Waszej nowej odmianie pszenżyta. I przez 5 lat, jak to się rozwinęło, odmiany hodowlane, praca nad nimi, co się zmieniło? O.
To znaczy na pewno tym głównym kierunkiem prac hodowlanych od zawsze pozostaje plon, wydajność w plonie ziarna. Tutaj jeśli chodzi o odmianę Vivaldi, naszą nowość na sezon jesień 2020, jest to odmiana właśnie w typie pszenicznym, raczej krótkosłoma, stworzona do tego, by uzyskiwać jak największe plony ziarna, ale też nie można zapominać o tym kolejnym czynniku, jakim jest zdrowotność, zwłaszcza teraz, kiedy wprowadzany jest w Europie w rolnictwie Zielony Ład, zwłaszcza teraz, kiedy ubywa nam substancji aktywnych, tebukonazol chyba jeszcze tylko 2 lata zostanie dostępny na rynku, chlorotalonil już się skończył, więc jesteśmy ograniczani tutaj z możliwością stosowania fungicydów i kluczem, priorytetem staje się też dobór odmian zdrowych. Vivaldi jako przężyto oceniane jest jako jedno z najzdrowszych obecnie dostępnych na rynku przężyt ozimych. I tutaj widać najlepiej, po co te prace hodowlane są prowadzone, jaki one dają postęp na tej naszej kolekcji przężyt. Wystarczy zajrzeć w łan, nie potrzeba dużo wysiłku. Jak widzimy, ten łan jest kapitalnie zdrowy od samego dołu do samej góry. Pomimo tego, że mamy pogodę, jaką mamy ostatnimi czasy, nie narzekamy na brak deszczu, wilgotność powietrza i temperatury są na raczej tych górnych poziomach, to przężyto utrzymuje nam kapitalną zdrowotność, zarówno jeśli chodzi o odporność na mączniaka, jak i zdrowotność liścia flagowego, co możemy sobie tutaj w łanie zaobserwować. Także tutaj mamy zdrowotność na bardzo wysokim poziomie i bardzo dobrze zabezpieczoną. I teraz, żeby naocznie zobaczyć na przykład, co te 5 lat prac hodowlanych daje, możemy zajrzeć sobie w łan jednej z najstarszych odmian, jakie oferujemy na rynku, i naocznie przekonać się, co znaczy odporność odmianowa na taki patogen, jakim na przykład jest mączniak, i czy ta odporność została poprawiona w procesie hodowlanym, czy nie. No tutaj myślę, zgodzisz się ze mną, nie trzeba tego komentować, to jest po prostu widać, że nowe odmiany wnoszą postęp zarówno w wydajności, jak i w zdrowotności, i dlatego też między innymi warto wymieniać materiał siewny, kupować kwalifikowany materiał siewny, inwestować w nowe odmiany. Czyli głównie teraz nowe odmiany, które już same z siebie są odporne na patogeny i choroby grzybowe, a starsze odmiany po prostu powoli zacząć wypierać ze swoich gospodarstw. Tak, zmusza nas do tego też, mówię, ta sytuacja polityczna, w której się znajdujemy, narzucenie rozwiązań związanych z Zielonym Ładem przez Unię Europejską. Ograniczenie środków, dokładnie. Tak jest. No, nie powinno być tak najgorzej. Nie, to jeśli chodzi o te odmiany, co tutaj właśnie się patrzy, to się może na przyszły rok coś weźmie i u nas w gospodarstwie też się zasieje. Byłoby nam miło. Trochę przężytka się sieje, to jeśli taki plon daje, to czemu by nie spróbować? No, doświadczenie tutaj już mamy. Odmiany są na pewno sprawdzone i w rejonie tutaj, i w całej Polsce, i w badaniach urzędowych, w Europie również. O, dzień dobry! Dzień dobry! Kogo ja tu widzę? Witamy, panie Gwidonie. Jest i sam gospodarz z nami. Witam, panie Krzysiu. Witam. Dzień dobry. Witam, Szymański. Witam. Będzie numer ministra się kłania. Dzień dobry państwu. Odnośnie gospodarstwa, jakby pan coś mógł powiedzieć, od czego to się zaczęło i dlaczego tak, a nie inaczej. No, odnośnie gospodarstwa. Zaczęło się od ciekawości i od propozycji pana Krzysia 5 lat temu, żeśmy zaczęli pierwsze zdania wymijać. No i tak chciałem być wyprzedzony od wszystkich może o rok, o dwa z tymi nowymi odmianami, bo mi się to dość podoba. I jestem trochę zaskoczony tymi eleganckimi zbożami. Czyli głównie rezultaty, jakby tak, nie rezultaty, patrzeć, tak, wyniki tak, w plonowaniu. W plonowaniu, no bo są to wszystko świeże, nowe, nowoczesnej kategorii zboża. I nigdy w moim gospodarstwie się jeszcze 10 ton nie przekroczyło, ale jak zacząłem z tą firmą współpracować, to 11 z haczykiem ton, to aż jest nieformalnie niemożliwe, żeby tak w moim gospodarstwie to no było. No to już nie. Plon ponad miarę. Tak, czyli ponad miarę, tak. Czyli która uprawa panu aż tak oddała? No przężyto to już rekordy. 11 ton 300 dało przężyto już, nie? No to już rekordy. Jęczminie powyżej 10 ton. I tutaj ta odmiana, przy której stoimy tak, obecnie. Tak, ta odmiana, tak. Ta odmiana jest niezawodna, nie? I no rewelacja jest jęczmin zimowy. To już też i na poletku to wyda, i w polu, tak samo w produkcji to wyda. Tam z małą obniżką, ale podobnie jak na poletku. Także nie można mówić, że to jest ten, nie? No ziemię mam dobrą, mogę powiedzieć, i stanowiska mam też dobre. To też jest mały plusik. No ale nowe odmiany, czyste, bez chorób, jak to już takie jest. Czyli się nie bać i w nowe nie odmiany. Nie bać i w nowe wchodzić. Żadnych obaw nie robić. Na pewno ta firma jest dobrą firmą, moim zdaniem. I żadnych nie wykręta, żadnych tego.
dosłowne ludzie są, jak się nasiona zamówi, to przyjadą, wszystko na czas, nie można, naprawdę. Jestem bardzo zadowolony z tego. To na jakich klasach pan ziemi sieje akurat to przężyto? Przężyto się na trzeciej, czwartej klasie. Trzeciej, można powiedzieć. I na tej trzeciej, czwartej klasie tak, dało 11... 11 ton 300 dało, tak. No to już petarda w takim razie. Ja, to już tam można powiedzieć. No, rzepaki też mamy ładne, ładne są. Dwie, trzy odmiany tam, może nie wszystkie, ale dwie, trzy odmiany też jest rewelacja. No i także to no, nie jest źle z tą firmą, naprawdę. Zdrowe odmiany przede wszystkim, wyrównane. Czyste, bez innych nasion. No jest to nowość, no i trzeba w to wchodzić po prostu. No ale wiadomo, poletka to jest troszkę zabawy z siewem, ale poletka... Ale jest, mam satysfakcję, przyjedzie dużo ludzi z gminy, z powiatu, nawet chyba z województwa. Bardzo się cieszę, bo... No i akurat z województwa, jeszcze z województwa się trafiłem. No i tak to mówiąc, jak jest... Praktycznie to można powiedzieć ze całego kraju, bo z Wrocławia ludzie już też tu byli, ze Szczecina już tu ludzie byli. Także no robimy corocznie te, jak to mówimy, wizytacje pól. I Dni Pola u Gwidona, wszyscy jadą i wszyscy są zadowoleni, bo tu jest taki rejon prężny i także tu jeden drugiego podgląda, chce mieć lepsze. Ale też pomaga, tak, ta wymiana informacji, tak, jest nie to, że tak, tylko dla siebie te wyniki, tak, one są dostępne zawsze u pana Gwidona. Internet i tak dalej, to też się liczy, nie? Wiadomo, im więcej, każdy coś ma inne doświadczenia, tak, i z kimś się rozmawia, to każdy coś innego podpowie. Tak. I ta rzetelna wiedza z pierwszej ręki jest zawsze potrzebna, żeby sobie zabezpieczyć te najwyższe plony możliwe w gospodarstwie. No, z tego każdy żyje, nie? Dokładnie, no. Jest to może też i plusik u mnie, bo ja nie sieję nigdy zboża po zbożu, nie? Zawsze tylko po rzepaku, po burakach, nie? No, to tak, podozmian, podstawa. Bo tu bazuje, w ogóle gospodarstwo bazuje na buraku cukrowym, bo tu jest cukrownia na miejscu, mam tu dość duży limit. Także że główna produkcja to tu jest burak cukrowy, był i jest. Także no, gospodarzymy na dużym gospodarstwie, już na ponad 300 hektarów. Ze synem wspólnie to robimy i to bardzo syn się mój udziela w tym gospodarstwie, mogę powiedzieć, no bo on ma 30, a mam 60, nie? Ale syn to jest ta cała główny człowiek, który na polu to wszystko tak sieje, robi, czyści, przelicza. Pan Krzysiu da kartkę, on to wszystko elegancko zrobi, także... Podział obowiązków musi być. A ja załatwiam, no i miło to jest, że to się współpracuje. Wszystko jest dokładnie poważone, kupiłem swoją wagę, już 3 lata mam. Także to nie ma lipy. To też dla siebie te wyniki się robi. Tak, dla siebie, nie? No, ja buraki też cukrowe sieję, zawsze te nowsze trochę, tak nowsze tam, nie? A zboża to podstawa, nie? No podstawa zboża są, nie? Podstawa zboża, nie? No i rzepaki też, nie? I tego, nie? Pszenice z tej firmy sieje i tak dalej. No, dobre mają odmiany, możemy nazwać. Miło słyszeć. Natomiast no, co mam powiedzieć? 11,3 tony to jest kapitalny wynik. Tak. Trzeba tylko podkreślić, tak jak pan mówi, ziemia była dobra, płodozmian zachowany. Tak. No i rok też był sprzyjający. No. W tym roku może też uda się sięgnąć po te wysokie plony, taką mamy nadzieję. Może więcej, parę kilo, bo jest troszeczkę lepszy rok. Jest troszeczkę wilgotniej i tak dalej. Tylko trzeba zadbać, żeby już jakieś choroby nie weszły. Na pewno. Walka z chorobami teraz. Tak, walka z chorobami, tak dosłownie. Dziękujemy ślicznie, panie Gwidonie. Dziękuję ślicznie. Powodzenia wam życzę. Liczcie, mierzcie. Powodzenia, do widzenia. Miłego podglądu na pola. Dziękujemy ślicznie. No dobra, czyli dotarliśmy w tym momencie na pszenicę ozimy. Oczywiście widać, że nie są zwykłe, bo są osiowe, tak? Tak, mamy tutaj blok taki pszenic oślistych odmian, które oferujemy na polskim rynku, między innymi odmianę Ribek, oślistą alternatywę, jak mówi hasło na tabliczce. Jest to odmiana, którą polecamy na gleby słabsze i to jest też ważne, żeby to rozumieć, jakie odmiany, gdzie kierować, jeśli chodzi o pszenicę oślistą. Ribeka akurat polecamy na gleby słabsze. No dobra, ale gospodarz mówił tutaj nam, że gleby tu wcale nie są słabe. No masz rację, tutaj jest akurat dobra ziemia, ale no w sumie nie stoi nic na przeszkodzie, żebym cię zabrał i pokazał uprawę na stanowisku słabszym. Także dobra, zapraszam. Pojedziemy i zobaczymy, jak wyglądają na gorszych stanowiskach. Jak wygląda ribek na słabszej ziemi, zapraszam. Czyli dotarliśmy już na kolejne pole. Nie damy rady teraz. Na którym pada deszcz. Na którym pada deszcz i nie jest przyjemnie. Więc słabsza ziemia i też jak to tu wygląda, może pan coś powie dokładnie o... Miała być pszenica na słabą ziemię, to jest pszenica oślista na słabą ziemię, aczkolwiek jak pada, no to zawsze i na słabej ziemi rodzi, ale musi mieć potencjał do tego, żeby rodziło. Chyba trzeba się schować. Ta odmiana Ribek jest na glebie klasy piątej. Ta klasa piąta, miejscami czwarta, a czasami szósta. Ja jestem w szoku, że na tej glebie, mimo tych kwiatów,
kwietniowej i majowej suszy, czy początki maja też nie rozpieszczały nas, jeżeli chodzi o opady. Dzisiaj właśnie widzimy, że pada, ale to ona jest po kwitnieniu. To jest odmiana ogólnie dosyć wcześnie dojrzewająca, czyli będzie zbierana na pewno przynajmniej z 10 dni wcześniej, jak można tak nazwać zwykłe pszenice. Plon zapowiada się na razie, zapowiada się rewelacyjny i świetnie ta odmiana poradziła sobie z tą suszą, która tutaj u nas panowała. No wiadomo, jest posiana w technologii strip till, gdzie w technologii Missouri Pro Till staramy się oszczędzać tą wodę nadmiernie, nie przewracamy tej gleby. Jest ona tylko nacinana i zasiewana, czyli w międzyrzędziach jest tak zwany rezerwuar tej wody, która potem była wykorzystana. I tutaj jest to takie naoczne, że ta technologia pomaga w uzyskaniu wysokich plonów mimo niekorzystnych warunków, zarówno na glebach o dobrej bonitacji, jak i właśnie na takich dosyć czy bardzo lekkich, piaszczystych stanowiskach. Jedziemy. No i okej, doszliśmy na kolejną odmianę i odmiana też widać, że jest oścista i ona też jest na słabe gleby w takim razie? No akurat niekoniecznie. Odmiana Fox jest pierwszą jakościową pszenicą zarejestrowaną w Niemczech. Aktualnie znajduje się w badaniach również PDO w Coboru. Natomiast to, że została zarejestrowana w Niemczech jako pszenica jakościowa, to znaczy, że na dobrych stanowiskach plonowała lepiej niż odmiany bezostne. Tutaj doświadczeń, jeśli chodzi o słabe gleby, nie mamy, natomiast mamy pewność potwierdzoną badaniami urzędowymi, że te najwyższe plony ziarna możliwe dla pszenic bezostnych, ta forma ostna będzie na dobrych glebach uzyskiwała. Czyli lepiej zasiać jednak pszenicę z ościami niż zwykłą na dobrym stanowisku, jeśli mamy taką możliwość. Tutaj z tą odmianą jest to możliwe, aby nie ograniczać się z potencjałem plonu. Bo tak jak wiemy, generalnie ostki wybieramy na słabsze stanowiska, licząc się z tym, że one plonują mniej, co do zasady. No ale sprawdzają się tam, dają jakiś w miarę stabilny plon i stanowią przede wszystkim ochronę przeciwko dzikom. Natomiast jeśli dysponujemy w gospodarstwie dobrymi glebami i tam chcielibyśmy uzyskać maksymalny potencjał pszenicy jakościowej, możemy wybrać odmianę Fox, która, jak mówię, jest pierwszą ościstą pszenicą jakościową zarejestrowaną w niemieckim Bundesortenamcie, odpowiedniku naszego Coboru. No i dobra, dotarliśmy na trzecią odmianę ościstej. Tak, trzecią odmianą jest odmiana Ani, czyli mówiąc w ten sposób, jeśli komuś Ani nie odpowiadała odmiana Fox, Ani nie odpowiadała odmiana Ćmek, to być może Ani znajdzie swoich sympatyków. A dlaczego miałaby ich znaleźć? Przede wszystkim dzięki bardzo wysokiej zimotrwałości, o której w Polsce wciąż nie możemy zapominać. Ona jest realnym zagrożeniem dla naszych upraw. Tutaj mamy zimotrwałość 5 według skali Coboru, czyli bardzo wysoka. Dodatkowo, jeśli chodzi o ostki, posiada taką chyba unikalną cechę, prawdopodobnie jest jedyną odmianą ościstą na rynku, która posiada gen odporności na choroby podstawy źdźbła. To pozwala uprawiać tę ostkę w monokulturach zbożowych, a jak wiemy, płodozmian w Polsce, no nazwijmy go wprost, jest wręcz patologiczny i 2/3, 3/4 płodozmianu stanowią zazwyczaj zboża, więc tutaj też jest ciekawym wyborem. Uznanie sobie zdobyła w Polsce też dzięki jakości. Jest to grupa elitarna, tutaj parametry takie jak zawartość białka, liczba opadania są zawsze w tych szczytowych rejestrach możliwych do osiągnięcia w danym roku. Czyli jeśli ktoś uprawia tylko rzepak i przykładowo pszenicę, to warto by było się nim zainteresować. Zdecydowanie tak. Dobra, czyli tak, idziemy po każdym polu, na wszystko jest jakaś fajna odpowiedź, a argument? No argument jest konkretny, tak jak i pszenica ozima argument, nasza nowość, tegoroczna rejestracja Coboru, ale o argumencie i o argumentach jemu służących, decydujących o tym, że wybieramy go do uprawy, chętnie opowiedziałbym Ci jeszcze na kolejnym polu. No dobra, to przejedziemy się, zobaczymy, jak dalej będzie wyglądał. Zapraszam. Czyli znajdujemy się na argumencie, czyli poletko było oglądane, mówione, teraz jesteśmy na całym łanie i oczywiście uprawa strip till. Tak, uprawa pasowa coraz bardziej rozwija się w Polsce, coraz więcej rolników decyduje się na uprawę pasową. Ja jestem tutaj, miałem dzięki uprzejmości pana Marka Różniaka, właściciela tego gospodarstwa, tego pola. Mam możliwość zaprosić Was i pokazać właśnie też to konkretne pole, które ma swoją głębszą też historię, panie Marku. Może pan przedstawi też. To prawda,
to pole akurat jest wykorzystywane do robienia doświadczeń. Jest to 7-letnie doświadczenie w celu porównania różnych rodzajów upraw, uprawy orkowej, bezorkowej i właśnie uprawy pasowej Missouri. Dziś w tym roku mamy akurat pszenicę, która całkiem nieźle wygląda i myślę, że tutaj coś z tego zbierzemy. Póki co wygląda bardzo ładnie, więc plonowanie prawdopodobnie też będzie wysokie. Argument, jeśli chodzi o potencjał genetyczny, to udowodnił w badaniach urzędowych, jest stworzony do osiągania po te najwyższe plony. Zresztą też widzimy tutaj, jaki potencjał drzemie w kłosach. Jeśli pogoda będzie dalej przebiegała odpowiednio, być może będzie szansa osiągnąć tutaj jakiś rekord. No i co ważniejsze, powiedzmy tak teraz oficjalnie, ile tu ziarna było wysiane na hektar? Jest to uprawa, która była wysiana 17 września. Wysiewaliśmy 180 sztuk roślin na metrze, czyli około 80 kg, 81 kg ziarna dokładnie na hektar. Czyli niewielkim nakładem, a wygląda dosłownie jak w siewie standardowym przy nakładzie około 150 kg ziarna. No ja myślę, że wygląda troszeczkę lepiej. Albo i nawet jeszcze lepiej. Po kłosach widać, że jest potęga. Tak, mamy tutaj potencjał plona. Od strony genetycznej odmiany to, co warto też pamiętać, jest to odmiana, która została w tym roku zarejestrowana w Coboru, czyli nasza nowość. Natomiast z profilu genetycznego, z cech odpornościowych i tej przydatności do gospodarstw, to jest ważne tutaj, bardzo dobra odporność na choroby podstawy, więc przydatna też do monokultur zbożowych, dobra odporność na mączniaka i też to, co obserwujemy tutaj, bardzo ważne w tym roku, w którym teraz na brak opadów w przeciwieństwie do wiosny nie narzekamy, czyli kapitalna zdrowotność liści. No i kapitalna zdrowotność kłosów, czyli też bardzo duża odporność na fuzariozę kłosów, cecha genetyczna predysponuje też te odmiany do uprawy wówczas na stanowiskach takich jak na przykład po kukurydzy na ziarno. O, zobaczymy jak tam liście, zdrowotność, może coś zajrzymy. Jest piękny, zdrowy łan, nie ma żadnych chorób. On w tej szerokiej zestawie dzisiaj praktycznie nie widać, że ta pszenica była zasiana w technologii strip till z rozstawem 24 cm, bo to Missouri ma taki system rzędowo-pasowy siewu, czyli 12-24, 12-24 i dzisiaj nie widzimy jak gdyby tutaj, ale ten szeroki rozstaw w początkowej fazie wzrostu pszenicy powoduje to, że ona jest naturalnie zdrowa, jest przewietrzanie łanu, nie ma presji chorób grzybowych i tak dalej. I dzisiaj kapitalnie, bardzo małym nakładem, kapitalna zdrowotność łanu, która z jednej strony wynika z cech genetycznych samej pszenicy, ale z drugiej też jeżeli chodzi o ten system uprawy, jeżeli chodzi o przewietrzanie, na naświetlenie roślin i przewietrzanie rzędu. No i dobra, jesteśmy teraz w pszenicy Apostel, ale czemu Apostel, jak to jest zbliżone do Apostoła? No, bo to zwiastun najlepszych plonów, no i stoi się w nim pewnie dzisiaj też, bo a jeszcze lepiej bosko się czujemy po zbiorach, po żniwach. A pszenica ozima Apostel to jest pszenica jakościowa, która została zarejestrowana w Polsce w roku 2018. W roku 2017 była najwyżej plonującą pszenicą jakościową w dwóch poziomach agrotechniki w Coboru. Były to lata mokre. Natomiast co ważne, w roku suchym też plonowała najwyżej w ubiegłym roku, w 2019 w PDO, najwyżej plonująca pszenica w suszy. To dzięki temu, że jest to typ kompensacyjny tak zwany pszenicy i ona te wszystkie niedogodności powodowe, które mogą wystąpić w trakcie wegetacji, jest w stanie nadgonić, kompensując bądź to długością kłosa, bądź MTZ-em, bądź obsadą roślin na polu. Także wydajność tutaj jest jedna z najwyższych wśród pszenic jakościowych dostępnych generalnie w tej chwili w Europie. No i też ważną cechą jest zdrowotność. I tutaj mamy taką anegdotę, która powtarzana jest już jak w pewien sposób mantra, która funkcjonuje na rynku niemieckim, gdzie podczas Dni Pola odmiana Apostel przedstawiana jest, jeśli chodzi o czystość łanu, że jest tak czysta jak dusza katolika, który pragnie zdążać do raju.
Czyli jednym słowem, apostel jest sobie w stanie dostosować się do różnych warunków pogodowych. Braknie mu wody, to później dostanie trochę wody, naleje ziarno, jeśli nie wykształci wszystkich posad. Jeśli zredukuje obsadę, bo mamy suszę kwietniową, to wtedy będzie miał dłuższy kłos i grubszy MTZ, większy MTZ w tym kłosie. W ten sposób będzie kompensował te wszystkie okresy stresu, jakie mogą wystąpić w czasie okresu wegetacyjnego, a jeśli okres wegetacyjny nie ma stresów, to będzie po prostu klonował najwyżej. Najwyżej, bo ma ku temu potencjał genetyczny. Bardzo duża właśnie elastyczność i, tak jak powiedziałem, typ kompensacyjny, czyli te wszystkie braki bardzo elastycznie uzupełnia. Czyli w zależności od warunków pogodowych on sobie mimo wszystko poradzi, zawsze czymś nadrobi. Zdecydowanie. Czyli dotarliśmy do pszenicy odziewej i o co chodzi teraz z tym bekiem z dziewiątkami, bo tak pierwsze się spotkałem i nie za bardzo wiem, o co chodzi. Tutaj jest taka historia związana z odmianą moszusz. Te trzy dziewiątki to jest historycznie w Niemczech pierwsza pszenica elitarna zarejestrowana z trzema najwyższymi notami za jakość ziarna, czyli za zawartość białka, liczbę opadania, wskaźnik sedymentacji. Odmiana moszus jednocześnie jest zarejestrowaną oczywiście w coboru w Polsce i w coboru w Polsce również jest nowym, można powiedzieć, wyznacznikiem jakości ziarna. Żadna inna pszenica nawet nie zbliża się, jeśli chodzi o parametry jakościowe ziarna, do odmiany moszus. Poza jakością cieszy plonem oraz zdrowotnością. Tutaj też Niemczech opisana jest wręcz do upraw ekologicznych. Jak najbardziej można zajrzeć w łan, zobaczyć, jak wygląda dzisiaj jej zdrowotność, jak zdrowa jest to odmiana, co też, jak już podkreślałem wcześniej, ma bardzo istotne znaczenie dla przyszłości rolnictwa w związku z Zielonym Ładem, ograniczeniem fungicydów dostępnych na rynku. Wydajność, jakość to moszus. I stąd ten byk. Okej, czyli już teraz mam wszystko jasność, na przyszłość będę wiedział. Niektórzy mówią pszenica fest po byku, nie? Też tak może być. No właśnie. No i dobra, jesteśmy w tym momencie na rzepakach. Jak wiecie, ja za bardzo w rzepakach nie jestem obeznany, tyle co tam u sąsiadów i ten widać, ale tak, tutaj to no można porównać go do grochu w zasadzie. No, warunki pogodowe były sprzyjające, także jest szansa, że wydajność odmian rzepaku poszczególnych będzie tutaj na satysfakcjonującym poziomie. Chciałoby się powiedzieć w końcu, bo od kilku lat te plony rzepaku na pewno nie zachwycały rolników uprawiających ten gatunek. Jeśli chodzi o nas i o naszą ofertę, to na rynku polskim posiadamy w tej chwili w ofercie 6 odmian rzepaku ozimego, 4 z nich chciałbym Ci tu w pokrótce przedstawić. Czyli ogólnie populacyjny, czy mieszańcowy? Mieszańcowy. Mamy w ofercie i takie odmiany, w zależności od tego, czego rolnicy oczekują, ponieważ wciąż duże gro rolników w Polsce uprawia wydajnie rzepak populacyjny, więc takie odmiany też staramy się mieć w portfolio, a idąc z duchem czasu, postępu, wybieramy też najlepszą genetykę odmian mieszańcowych do naszego portfolio. Zapraszam na naszą kolekcję. Jesteśmy już przy kolejnym rzepaku i to jest rzepak populacyjny czy mieszańcowy? To jest odmiana mieszańcowa o pięknej nazwie wdzięcznej Tatiana. Jest to odmiana, która charakteryzuje bardzo wczesne kwitnienie. Jest to jedna z pierwszych, jeśli chodzi o kwitnienie odmian. W związku z tym sprawdza się też w tych stresach suszy wczesnowiosennej, bo kapitalnie wykorzystuje wodę dostępną w glebie i bardzo szybko nalewa łuszczyny, buduje plon. To jest takie charakterystyczne dla tej odmiany. W badaniach urzędowych coboru obecna. Wynik 113% plonu nasion w roku 2019, także znacznie powyżej wzorca i w każdym rejonie Polski powyżej wzorca, jeśli chodzi o plonowanie, także stabilne, bezpieczne plonowanie. No ale jeśli tutaj patrząc na nim, to tu akurat mamy kawałek prześwitu, to mimo wszystko duża ilość tu nie została wysiana. Nie, oczywiście nie. Wysiew w odmianie mieszańcowej rekomendowany przez nas to jest w zależności od gospodarstwa, posiadanego sprzętu, warunków siedliskowych. Jeśli chodzi o odmiany mieszańcowe, od 35 do maksymalnie 40 żywych nasion na metrze kwadratowym. I tutaj były wysiane 38 żywych nasion na metrze kwadratowym. I akurat właśnie żadnych chorób też nie widać. Jeśli zajrzymy w łan, możemy się przekonać, że tutaj zdrowotność odmiany jest bardzo wysoka. Ta roślina też tutaj, o którą widzimy tu dokładnie, jak pokazuję palcem, też bardzo ładnie widać, jak wykorzystała ten efekt dużego miejsca, które posiadała obok i jak od samego dołu zbudowała pędy boczne, z których no, każdy z tych pędów zawiera odpowiednią ilość łuszczyn, aby to przełożyło się na ten satysfakcjonujący nas finalnie plon.
Ale tak jak lustrujemy też łan, to widzimy właśnie tu, jak słusznie zauważyłeś, że zdrowotność tego łanu jest na ten moment bardzo wysoka, pomimo tej dużej presji chorób grzybowych, jakie w tej chwili mogą występować w związku z tą dużą wilgotnością powietrza i temperaturami. No i kolejna odmiana rzepaku, tym razem bardziej chłopak po nazwie. Avignon to konkretnie jest nawiązanie do takiej rzeki w południowej Francji i takiego słynnego mostu na tej rzece, który właśnie łączył dwa brzegi. I tutaj łączymy ten brzeg tego, co byśmy chcieli, czyli pola, z tym, co finalnie mamy, czyli magazynu. I to jest ta droga do najlepszych plonów. Przepotężny to też hasło, które charakteryzuje tą odmianę. Jest to odmiana mieszańcowa, gdzie efekt heterozji jest wybitnie silny. I chciałbym Ci to też pokazać. Widzimy to tu oczywiście w tym łanie, ale chciałbym Ci to też pokazać lepiej na kolejnym polu. W uprawie konwencjonalnej, już nie w poletkach. Czyli przejedziemy się, zobaczymy, wytniemy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak jest, dokładnie. No i teraz przeszliśmy na kolejne poletko i tu jest Broadway, czyli kolejne miasto. Kolejny kontynent nawet. Kontynent w zasadzie. Tak, rzeczywiście nawiązanie do sztuki, na benefis plonowania, jak mówi hasło reklamowe. Jest to odmiana populacyjna tym razem, stworzona do wysokich plonów również na tych średnich stanowiskach glebowych. Tam, gdzie chcemy wydajnie uprawiać odmiany populacyjne, można wybierać z powodzeniem odmianę Broadway. I wysiew tutaj, tu jest troszkę gęściej. Zdecydowanie, jeśli chodzi o odmiany populacyjne, zalecamy nieco wyższy wysiew niż w stosunku do odmian mieszańcowych. I w przypadku odmian populacyjnych, konkretnie tu na tym polu wysiano 42 żywe nasiona na metr kwadratowy. Czyli troszkę więcej. Troszkę więcej, tak. Natomiast też, jak widzimy, ten pokrój tutaj sam rośliny niewiele odbiega od odmian mieszańcowych, które obserwowaliśmy wcześniej. Finansowo na hektar, jeśli chodzi o nakład nasion, przekłada się to bardzo mocno. No, tą różnicę odczuwalnie w koszcie nasion na hektar między odmianami populacyjnymi a mieszańcowymi widzimy. W tym momencie, jeśli chodzi o pokrój, tej różnicy już nie widzimy. Kombajn podsumuje wszystko i będziemy mogli sprawdzić, kto finalnie ma rację, czy ten, co uprawia hybrydy, czy ten, co uprawia populację. No, jest to już wynik, z którym nie będziemy dyskutować. Po przeważeniu wszystkiego, przemierzeniu będziemy wiedzieli, która dokładnie odmiana tutaj wygrała w tym konkursie. No dobra, czyli tak, kolejny rzepak, kolejny łan wyglądający równo, grubo. I to jest teraz rzepak populacyjny. Tak, jak najbardziej odmiana Elevation, odmiana populacyjna. Odmiana, która charakteryzuje się taką cechą w stosunku do tych poprzednich, które obserwowaliśmy, że kwitnie nieco później. Ona rozpoczyna kwitnienie nawet 5, czasami 7 dni później niż standardowo odmiany rzepaku, dzięki czemu może omijać te wczesnowiosenne przymrozki, te straty wtedy w ilości łuszczyn, które mogłyby wystąpić na wskutek przymrozku, są tutaj mniejsze, a dzięki temu plon finalnie nasion jest większy. Jest to taka cecha, która zapewnia po prostu większe bezpieczeństwo w tych latach, kiedy te wczesnowiosenne przymrozki występują. W tym roku był to duży problem na obszarze całej Polski, jakieś 3 lata temu było podobnie, a więc warto zwrócić na to uwagę i, kierując się doborem odmian, zapewnić sobie też taką odmianę na swoje pola uprawne, żeby to ryzyko po prostu rozłożyć. Jeśli chodzi o plon nasion, w roku 2017 w badaniach urzędowych angielskich była to odmiana najwyżej plonująca, żadna odmiana mieszańcowa, co ciekawe, w tych samych badaniach nie plonowała wyżej, jeśli chodzi o plon nasion, od Elevation, czyli też niesamowita stabilność i wysokość plonów. Czyli jednym zdaniem, który by był lepszy, czy populacyjny, czy mieszańcowy? Ja myślę, że tutaj nie ma prostej odpowiedzi na to, bo będą zwolennicy zawsze odmian populacyjnych i zawsze odmian mieszańcowych. Ja myślę, że warto kierować się tym, co powiedziałem, takim rozkładaniem ryzyka, dobierając odmiany. Można mieć odmiany bardzo wczesne, można mieć odmiany, jeśli chodzi o kwitnienie, czy też późniejsze, jak Elevation, aby tutaj rozkładać to ryzyko pogodowe, czy wystąpi nam stres suszy, czy wystąpią nam przymrozki. Zawsze któryś z tych wariantów wyjdzie korzystnie, a jeśli warunki będą optymalne, no to po prostu wybierać tą najnowszą genetykę, która zabezpiecza nam najwyższy poziom plonów. A przekładając się na koszty hektara obsiewu? Oczywiście to jest bardzo ważne, żeby nie patrzeć tylko na to, ile kosztuje jednostka, a prawidłowo przeliczyć sobie koszt nasion na hektar. No i wówczas też w przypadku naszych odmian może się okazać, że IGP Polska oferuje złodziejskie ceny nasion w przypadku rzepaku ozimego. Dobra, złodziejskie, ale jako rolnik się zapytam, dla kogo? No właśnie, to należałoby sprawdzić, analizując nasz cennik. Do tego zachęcam.
Czyli nic, tylko wejść na internet, poszukać IGP Polska i... kontaktu do nas i sprawdzić, dokładnie. Co znaczy złodziejskie ceny rzepaku? Nasion rzepaku, IGP Polska. Zapraszam. Widzowie, wiecie co zrobić. Przejrzyjcie sobie, ja też spojrzę. Zapraszam. Jesteśmy na poletku, jesteśmy teraz już na całym polu obsianym rzepakiem, także można zobaczyć, jak to wygląda i opowiedzieć, jak co po kolei było robione. Także... To znaczy tak, dlaczego tu przejechaliśmy? Mówiliśmy o tym, że Awinion to jest odmiana mieszańcowa o niezwykle silnym efekcie heterozji. To się objawia przez to, że rośliny są potężne, jeśli chodzi o pokrój, mają olbrzymią ilość łuszczyn i potrafią przez to wydawać no, maksymalny plon, jaki jest możliwy dla rzepaku zimowego. Natomiast aby to nastąpiło, no, trzeba takie warunki stworzyć do tego, żeby ten efekt heterozji mógł się w pełni uwidocznić. Oprócz samej genetyki potrzebna jest technologia i dlatego tutaj dzisiaj na tym polu jesteśmy. Panie Marku, to jest Pana pole, może Pan też opowie tu o samej technologii. Tak, to jest pole rzepaku, które jest posiane właśnie w technologii Missouri Protil. Posiane 17 sierpnia. Norma wysiewu to jest 35 sztuk na metrze kwadratowym, jak widzimy. Awinion wygląda rewelacyjnie. Mimo przymrozków, które dotykały go wiosną, pobudował naprawdę piękne, duże rośliny. W tej technologii bardzo świetnie sprawdza się ta odmiana. Posiana co 36 cm pięknie tworzy rozgałęzienia boczne, które pewnie za chwilę będziemy oglądać. Liczyliśmy tutaj ilości łuszczyn na każdej roślinie. To są od 1,5 do 2,5 tysiąca łuszczyn. To jest rzecz nieprawdopodobna ze względu na to, że nie często jest spotykana taka ilość łuszczyn na roślinie. Bardzo dobrze to rozliczę, mamy około 800 łuszczyn na pojedynczej roślinie rzepaku. Tutaj tę ilość mamy kilkukrotnie przewyższoną, ale ja taką roślinę wyrwę, żebyśmy mogli to zademonstrować, skąd się to właśnie wzięło. Mówi się, mucha nie siada, tutaj siekiera nie spada, czujesz, że rymujesz. Jest bardzo bezpiecznie, pomimo tego, że używam ostrych narzędzi. Teraz udam się w łan, aby wyrwać reprezentatywną roślinę. Wyrąbać, wyrwać. O, tu mamy to właśnie, o czym mówiliśmy. To, co charakterystyczne, to co widzimy, to od samego dołu tutaj wypuszczone już pędy boczne, na których znajdują się łuszczyny. I tak jak wspomniałem, dokonywaliśmy tutaj już obliczeń. Masa łuszczyn na pojedynczej roślinie, całych łuszczyn oczywiście, to było około 500 do 600 gram. Można pokusić się o jakąś symulację plonu, jeśli ktoś ma ochotę, bazując na tych danych. A pojedyncza roślina dźwiga na sobie około od 1500 do 2500 łuszczyn. IGP też posiada w swojej ofercie kukurydzę. Tak, tutaj widzimy kukuna. To jest na klasie gleby. Zacznijmy od gleby może. To może gospodarz. Gospodarz może się wypowie, gleba, na której... Znaczy, gleba jest to tutaj przewaga klasy piątej, troszeczkę klasy czwartej. Zasiana w technologii uprawy pasowej w strip-tillu. Odmiana kokuna świetnie się nadaje na tego typu gleby i tego typu warunki, także widzimy efekt. Dobra, także a IGP jakieś odmiany posiada więcej poza kokuną? Oczywiście, te takie najbardziej znane, rozpoznawalne to z pewnością Kodijip, który świetnie sprawdza się na ziarno, też na glebach słabszych. Odmiana Kodizuk jako taka nasza najmocniejsza odmiana w tym segmencie odmian kiszonkowych. Natomiast kokuna to jest numer jeden w ziarnie, w badaniach rejestrowych coboru PZPK w grupie średnio-późnej. Odmiana o najwyższym plonie ziarna, 110,1% wzorca, grubo ponad tonę ziarna więcej z hektara niż odmiany konkurencji. A w technologii strip-till, a w normalnej technologii uprawowej, czyli pług, uprawa, różnica plonowania jest zauważalna? Czy... O tym będziemy mogli też porozmawiać na następnym polu, gdzie mamy najdłuższe doświadczenie z porównaniem różnych metod uprawy, akurat na pszenicy. I to będzie można tam się do tego bezpośrednio odnieść. No, to zarówno jak i w pszenicy, jak w kukurydzy jest to widoczne, szczególnie w latach, gdzie są okresowe niedobory wody. Także
Tu należałoby też nadmienić o dacie, w której się odbywa dzisiejsze nagranie. Mamy 26 czerwiec, no i rośliny prawie 1,5-metrowe, no to jest najlepszy efekt tej synergii zarówno technologii, jak i genetyki zastosowanej na tym polu. Także podsumowując, objechaliśmy sporo pól, naprawdę mega potężnie to wszystko wygląda. Ja ze swojej strony dziękuję za możliwość przyjechania, obejrzenia. Dziękuję, że znalazłeś czas, zainteresowałeś się naszą genetyką. Chciałem powiedzieć jedno, to wszystko, co zrobiliśmy w ostatnich 5 latach, to nie jest nasze ostatnie słowo, ale to wszystko, co zrobiliśmy, zrobiliśmy z szacunku dla Polski, dla polskich rolników. Także dzięki wielkie. Mam nadzieję, że się materiał podobał. Łapeczka w górę, subskrypcja i zapraszam oczywiście na stronę.